Witam Was serdecznie na Izbie Otrzeźwień. W dzisiejszym odcinku będzie debiut pewnego browaru na kanale. Mianowicie będzie to browar żuławski, a piwo to jest porter bałtycki z kukułkami. Słuchajcie, o Browarze Żuławskim opowiem Wam w oddzielnym odcinku, ponieważ tak jak mówiłem, chcę zrobić mm, takie bardziej też obszerniejsze odcinki o tych e, debiutanckich browarach, o piwach, które zakupiłem na Chmielakach. No i Browar Żuławski jest jednym z nich. Natomiast mm, dlaczego to piwo pije? E, po prostu tak, bez, że tak powiem, opowiadania o browarze. A no po pierwsze, dlatego, że kupiłem dwa piwa i miałem testować te dwa piwa na jednym odcinku, ale robiłem mały remanent w szafce, no i okazało się, że ten porter jest już po terminie. No teoretycznie nic mu się tam nie powinno stać, bo do 20 października to jeszcze nie jest jakoś przeterminowany, aczkolwiek stwierdziłem, że no, nie znam browaru, nie wiem jak tamte ich piwa wypadają jakościowo, więc... Yy... Po prostu no nie będę tego już tak przekładał, tak? Wypić czym prędzej, spróbować, zobaczyć, jak to piwo smakuje. Tak więc dzisiaj taka szybka degustacja, bez jakiegoś specjalnego wgłębiania się w historię browaru. Natomiast z tym drugim piwem, które stamtąd kupiłem, no to już zrobię taki obszerniejszy materiał, coś tam Wam o tym browarze opowiem. Także zaczynamy, zobaczymy, jak ten porter. Czy jest to jakaś morska opowieść? Coś tutaj jest. Żuławy Wiślane zdecydowanie wyróżniają się na tle innych regionów swoją budową geologiczną, niezwykłym krajobrazem, przyrodą, dziedzictwem kulturowym. Sorry, że tak kręcę tą puszką, ale napis jest błyszczący i po prostu światło się odbija od liter i czasem ich nie widać, więc muszę sobie, że tak powiem, korygować tutaj ręcznie. Już Wam czytam dalej, a także mezoklimatem to wspólne dzieło człowieka i królowej polskich rzek Wisły. Godziwie odpłaca nam się za mądre gospodarowanie, sprawną technikę i wysoką kulturę rolną. Ekstrakt 21, alkohol 8,5, a data ważności, tak jak już mówiłem, do 20 października. 2022 roku, także już prawie 10 dni po terminie, także no nie mówię, nie powinno się nic temu piwu stać, no ale tak na wszelki wypadek nie będę dłużej czekał. I już tutaj czytam skład. Piwo ciemne, niepasteryzowane. Składniki woda, słód jęczmienny monachijski, pilzneński karmelowy, 30 karmelowy, 300 jęczmienny prażony, Karafa specjal pierwszy, płatki jęczmienne, słód pszeniczny, czekoladowy, chmiele marynka, admiral y, i drożdże W34 łamane na 70. No muszę powiedzieć, że tutaj chmiel admiral to jest taki dosyć... Y, niespotykany chmiel, czy raczej chyba niepopularny. Ja chyba nic jeszcze z tym chmielem nie piłem, także jest to moje pierwsze zetknięcie z tym chmielem. Zastanawiam się też tutaj nad tymi kukułkami, co tutaj ma niby wnosić taki posmak. Czy tam rzeczywiście, nie wiem, dodali jakiś taki aromat kukułkowy, czy o co chodzi? Bo szczerze mówiąc, ze składu, no to tutaj no nic na to nie wskazuje, tak? Na te kukułki. A czy w ogóle pan coś słyszał? Wie pan o co chodzi? Bo nie do końca wiadomo o co chodzi z tym zjawiskiem. Nie wiem właśnie o co chodzi. No ale już może rzeczywiście zobaczymy, takie skojarzenie będzie. Produkt lokalny, 100% naturalny. Tutaj mamy taką pieczątkę. Jeszcze tak tylko sobie spojrzę, ale nie, nie, nie mamy tutaj nic już więcej opisanego, goryczka 2,5 na 5 i tutaj piwo uważone według receptury Marcin Semeniuk chyba, chyba dobrze przeczytałem imię i nazwisko może tak będzie widać ale wydaje mi się, że Semeniuk nazwisko. Marcin Semeniuk. Także otwieramy. No i zobaczymy jak to pierwsze zetknięcie z browarem żuławskim tutaj wypadnie. Jakie będę miał wspomnienia. Piwo przelewam do szkiełka. Ostatnio sobie właśnie tutaj taki kieliszek zakupiłem. Za całe 3 złote. Pomyślałem, że będzie spoko do degustacji. Całkiem fajnie się prezentuje. Nie wiem ile on ma dokładnie, ale podejrzewam, że pewnie ze 200 ml. No i patrzymy, jak to piwo wygląda. Bardzo ciemny brąz, lekkie prześwity przy stopce, takie opalizujące, czerwone. Piana lekko-beżowa, właściwie nikła, właściwie tylko taki pierścień. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie chcę tutaj nic ulać. Pewnie nie. Więc taki pierścień lekko-beżowa, głównie drobno pęcherzykowa, nuchamy. No, powiem Wam, że mm, taka paloność, taka paloność tutaj mm, jest przeze mnie wyczuwalna i taka minimalnie mm, kwaśnawa nuta, taka troszeczkę lekko podejrzana, ale zobaczymy. Może, może się mylę, może w smaku nie będzie tej kwasowości, ale nie wiem, pojawiają się u mnie takie obawy. E, troszeczkę mm, nut takich wyższych alkoholi, czekolada. Kawa, kawa taka zbożowa bardziej. Paloność fajna, kawowa, bo na początku, właśnie jak niechałem, to ta paloność była taka w pół kawowa, w pół troszeczkę jakaś taka kablowa, ale teraz już tutaj wyraźnie jest kawowa, także jest ok. No cóż, no zapach przyjemny. Z kukułką mi się tutaj osobiście na razie nic nie kojarzy zupełnie. Także no cóż, pijemy Wasze zdrowie. Jest ok, nie jest kwaśno. Chociaż mm, może taka minimalna kwasowość jest, ale nie jest ona nieprzyjemna. I też... Mm, nie przeszkadza w piciu, także to naprawdę już na takiej zasadzie sugestii, może tutaj po prostu wyobraźnia u mnie działa bardziej niż rzeczywiście tu ta kwasowość jest paloność muszę powiedzieć, że taka solidnie średnia kawa zbożowa czekolada gorzka a troszeczkę takiej kakaowości goryczka no średnia średnia zostaje na języku no, i powiem Wam, że no, nie wiem co z tą kukułką. Osobiście nic, nie mam tutaj żadnych takich skojarzeń, szczerze mówiąc, nawet minimalnych z kukułką. Porter bałtycki, trochę taki bardziej, bardziej ostrzejszy bym powiedział z pazurem, bo ta paloność jest naprawdę taka solidna, także już gdzieś taki trochę bardziej risowy nawet. Alkohol ciut wyczuwalny, lekko grzeje w przełyk, ale nie jest źle. Jeszcze w zapachu była taka minimalna mleczność. Natomiast tutaj zupełnie teraz nie mam żadnych takich skojarzeń. No cóż, muszę powiedzieć, że spoko porterek. No taki ok, tak? Ani nie ma szału, ani nie jest źle. Taki po prostu do wypicia, no i raczej w pamięć nie zapadnie aczkolwiek no naprawdę, no jest w porządku. Jest taki, okej, okay, trochę bardziej już skręcający w stronę risa, no ale, no ale wiecie, nie ma co marudzić. Nie jest źle. Także mm, muszę powiedzieć, że browar żuławski tutaj no y, i ma raczej udany. Po prostu okej, okay, tak? Tak neutralnie. Y, na pewno nie odniosłem tutaj jakiegoś złego wrażenia. Y, też nic mnie tu nie powaliło na kolana, żebym powiedział, wow, Super zajebiste piwa, mają. Na razie wypiłem y, ten właśnie porter bałtycki. Y, niby z kukułkami, ale jakoś z kukułkami nic mi się tutaj zupełnie nie kojarzy. Y, no i po prostu jest ok. Sprawiedliwy, uczciwy i tak dalej, i tak dalej. Także taki debiut y, spoko, tak? Ok. Akceptowalny jak najbardziej, więc. Więc spoko. Zobaczymy, jakie będzie to drugie piwo. Drugie piwo to jest mm, Ipa na Chmielu Strata. Chyba single hop, ale nie jestem tego pewien. Także y, przekonamy się, jak y, będę kręcił odcinek. Na pewno z Chmielem Strata. Także to by było na tyle. Wasze zdrowie. Trzymajcie się. Cześć.